Prosimy pana profesora. Dziękujemy pani Basiu. Teraz już będziemy zajmowali. Dziękuję. Dziękuję księdzu za udzielenie mi głosu i za możliwość podzielenia się moimi przemyśleniami, moimi refleksjami na temat przyrodniczy, który się bezpośrednio łączy z problemami teologicznymi. Zawsze sobie zadawałem pytanie, czy prawa przyrody, które zostały stworzone razem z materią przez Pana Boga w pierwszym, drugim, trzecim, jak potem materia została przetwarzana, dniu stworzenia, dotyczą tylko materii, czy dotyczą również tego świata, którego nie widzimy, ale odczuwamy i który jest ogromny świat duchowy. Czy dotyczy to również tylko materii, czy świata duchowego? To jest cel mojej prelekcji. Jakie prawo materii wybrać? Oczywiście nie jakieś prawa partykularne, ampera czy inne szczegółowe prawa. Wybrałem to prawo, które niektórzy wielcy naukowcy uważają za najważniejsze prawo. Tak jak w teologii tym najważniejszym prawem jest: słuchaj Izraelu, będziesz miłował Pana Boga swego. To jest to najważniejsze, co nawet nam Jezus powiedział, że jest najważniejsze. To które prawo jest najważniejsze w przyrodzie? A więc wielu uważa, że tymi prawami są prawa termodynamiki. Są trzy prawa termodynamiki. I prawdopodobnie tym najważniejszym jest drugie prawo termodynamiki. Ja oczywiście będę wiedział, do kogo mówię. Mówię do osób, które maturę ukończyły 10 lat temu. I prawdopodobnie samo słowo termodynamika niewiele mówi. Ze swej strony, jako wieloletni wykładowca, powiem, że termodynamika jest dziedziną nauki nielubianą przez studentów. Dlaczego? Bo jest to nauka bardzo ogólna. Nauki szczegółowe są łatwo przyswajalne. Natomiast tu nauka ogólna jest nauką trudną. Drugie prawo termodynamiki. W dodatku, każda dziedzina nauki to prawo termodynamiki stosuje w innej postaci. Inna postać jest dla teorii maszyn cieplnych, które nie mówi, jak maszyny cieplne, silnik samochodu, pracują, tylko mówi, dlaczego maszyny cieplne pracują. Inne sformułowanie jest drugiego prawa termodynamiki dla informatyki, inne dla chemii. W chemii to prawo mówi, a dlaczego reakcja w ogóle przebiega z lewa na prawo, a nie przebiega z prawej strony na lewą stronę. Dlaczego? Inne prawo, drugie prawo termodynamiki jest w fizyce. Dlaczego ciepło przepływa z przedmiotu o większej temperaturze, już teraz nie, do powietrza o niskiej temperaturze? Dlaczego? Dlaczego nie na odwrót? Oczywiście nam się wydaje to absolutnie zgodne z tak zwanym zdrowym rozsądkiem, ale w porządku, proszę podać prawo, dzięki któremu przepływa z ciepłego, z wyższej temperatury do zimnej, do mniejszej temperatury. Dlaczego cząsteczki powietrza tutaj, azot, tlen, są równomiernie rozłożone w tym pomieszczeniu, a nie gromadzą się w tym rogu tam tylko? Dlaczego? Jakie prawo ogólne o tym mówi? My wiemy, że są ruchy cząsteczek i tak dalej, dlatego chcą, ale w porządku, to tłumaczymy partykularnym jakimś prawem. Natomiast dlaczego ogólnie? Dlaczego przy zwiększaniu objętości klatki piersiowej my wdychamy powietrze?
Dlaczego maszyna cieplna pracuje? Z tego prawa też wynika, że maszyna cieplna, czyli silnik samochodu, musi się grzać, żeby pracował. To mówią prawa termodynamiki. Nielubiane przez studentów, trudne i stosujące trudne terminy. Terminy takie jak entropia, nie będę definiował, jak układ zamknięty, układ otwarty, energia zewnętrzna, energia wewnętrzna, stała Boltzmana. Nie, o tym nie będę w ogóle mówił. Będę używał do tego prawa, które jest najważniejsze w przyrodzie. Tylko następujących terminów. Ład i nieład. Każdy wie, co to jest. Inaczej, porządek i nieporządek. Też wiemy, choćby z domu. Oraz energia i równoznaczna z tym praca. Tylko tych trzech pojęć będę używał. Drugie prawo termodynamiki. Uwaga. Każdy proces pozostawiony samemu sobie dąży do coraz większego nieładu. Do nieładu dąży, pozostawiony samemu sobie. Coraz większego nieuporządkowania, aż w końcu pozostaje tak zwana szara masa. Uwaga, dotyczy to, że nie ma ingerencji z zewnątrz. Bardzo proste sformułowanie, sformułowanie, które znamy z domów. Jeżeli pozostanie mieszkanie albo dom niezamieszkały, to po kilku latach, kilkudziesięciu latach na pewno się zawali. Jeżeli jest w domu szafa, która jest pozostawiona samej sobie, niesprzątana, to w końcu będzie tak zabałaganiona, tak brudna, że też pozostanie tak zwana szara papka. To jest oczywiście sformułowanie drugiego prawa termodynamiki uproszczone, ale nie błędne. Uproszczenia musiałem zrobić. Inne sformułowanie, takie dla nas, drugiego prawa termodynamiki. Z czasem bałagan wzrasta. Zawsze. Zawsze bałagan wzrasta z czasem. Proszę Państwa, to jest chyba jedyne prawo w przyrodzie, które pokazuje upływ czasu. Mądrze się mówi strzałkę czasu. Jedyne prawo, które pokazuje upływ czasu, bo jeżeli mamy dwa obrazki, na jednym jest coś uporządkowane, na drugim jest zabałaganione, to które jest pierwsze? Na pewno pierwsze jest to uporządkowane. Bałagan się tworzy samorzutnie z czasem. To jest mój sekretarzyk w domu, nasz sekretarzyk Basiu w domu, gdzie zobaczcie, jak ładnie jest ułożone. Tu jakiś wazon, tutaj Chrystus Trwasobliwy, zegar, tutaj ładnie ułożone, ładnie tutaj torebka żony, klucze. Wszystko ładnie ułożone. A teraz popatrzmy po pewnym czasie, bez naszego działania, jak wygląda ten sam sekretarzyk. Tu coś powieszone, tutaj tutaj jakiś kubek nawet, tu chusteczki, tutaj są te same klucze i tak dalej. Bałagan powstaje z upływem czasu. Po miesiącu napisałem, tak. Tak wygląda, tak działa drugie prawo termodynamiki. Co o nim wiemy? Po pierwsze, że zostało ustalone przez Boga, że, bo wszystkie prawa zostały ustalone przez Boga w pierwszych siedmiu dniach czy sześciu dniach stworzenia, że rządzi materią. I tutaj zadałem sobie pytanie, czy tylko materią rządzi, czy nie rządzi również światem duchowym? Inne sformułowanie tego prawa, że wszystko ma swój koniec, że materia to ma do siebie, że wszystko ma swój koniec. Inne sformułowanie, bardziej żartobliwe, że wszystko złożone do kupy,
kiedyś, prędzej czy później się zniszczy, rozleci, zardzewieje, mole zeżrą, straci kolor, śrubki powylatują, wszystko. I nasze starania nic tutaj nie pomogą. Stały jest tylko Pan Bóg. W liście do Hebrajczyków, ktoś mi zwrócił uwagę, że święty Paweł nie napisał do Hebrajczyków, tylko kto inny napisał ten list i żebym nie mówił list do Hebrajczyków, dobrze, że niebiosa przeminą, ale Bóg zostaje. I wszystko jak szata się zestarzeje, jak płaszcz zostanie zwinięte i odzienie i odmienią się, a Bóg pozostaje zawsze stały. Materia nie pozostanie stała. Bardzo radykalnie jest to określone o człowieku, że z prochu powstał, z prochu, czyli z tych elementów mineralnych, które są na ziemi, które są ziemią. I w proch się obróci, że człowiek jako istota materialna kiedyś obróci się w tenże proch ziemi. O czym na pewno Panie wiecie, tylko chcę to uporządkować, te wiadomości. Inne sformułowania tego prawa termodynamiki, takie dla nas, że jeżeli coś się ma, może popsuć, to się na pewno kiedyś popsuje. Jeżeli z biegiem czasu w każdej szafie naszej zaczyna brakować miejsca i robi się bałagan, zawsze, jeżeli nie sprzątamy. Ale my umawiamy się, że teraz mówimy o stanie, że nie sprzątamy. Każda szuflada po pewnym czasie będzie przepełniona i zabałaganiona. Każda. W każdym domu jest taka szuflada albo są takie szuflady. I ja jeszcze mówię, zawsze się tym pocieszam, jak się coś stłucze w domu, że każda rzecz szklana prędzej czy później się stłucze. To jest drugie prawo termodynamiki. I Jezus nam przestrzegał nas przed tym, żebyśmy nie myśleli, że materia to jest to wszystko, co mamy. I mamy o to dbać jak źrenice oka. Mówi, nie gromadźcie sobie materii, skarbów materialnych na tej ziemi, gdzie one się niszczą. Natomiast gromadźcie sobie skarby tam, gdzie powinniśmy gromadzić, czyli w niebie, gdzie są zabezpieczone. Jak już mówiłem, drugie prawo termodynamiki jest bodaj jedynym prawem, które pokazuje upływ czasu. Mamy tu dwie szuflady, w tymże naszym, który pokazałem w trzeciej sekretarzyku. To jest szuflada w czasie jednym, a to jest ta sama szuflada w czasie drugim. I mam pytanie, która szuflada jest, które zdjęcie jest wcześniejsze? Oczywiście uporządkowanie jest wcześniejsze, bo bałagan rośnie z czasem. No to to jest wcześniejsze, patrzcie jak ładnie uporządkowane, a to jest zdjęcie późniejsze, już tam, jak się to mówi, dziada z babą brakuje. Dwa zdjęcia tejże samej szuflady. Myślę, że w każdym domu są takie szuflady. Jak zatrzymać, a nawet odwrócić działanie drugiego prawa termodynamiki? Dodać energii, wykonać pracę, czyli po prostu posprzątać, naoliwić, wykonać pracę, posprzątać, odkurzyć, zakonserwować, naoliwić, ułożyć, usunąć, wyrzucić, obojętnie co, ale włożyć w to pracę. Wtedy zatrzymujemy
postępujący zgodnie z drugim prawem termodynamiki, które stworzył Pan Bóg. No, inaczej nie można powiedzieć. Zatrzymujemy zwiększanie bałaganu, a nawet przeciwdziałamy go. Dałem przykład z powietrzem w tym pokoju, że ono się rozeszło wszędzie, dzięki temu możemy oddychać, no, a nie jest tylko w tamtym rogu. A jak zrobić, żeby było tylko w tamtym rogu? Dodać energii, czyli co zrobić? Wziąć sprężarkę, włączyć do prądu, sprężyć i ono będzie tam w butli, tylko w tamtym rogu. Dodać energii. A tak jest w ogromnym nieładzie cząsteczki powietrza w tym pokoju. Dlaczego tak mówię o tym przykładzie z powietrzem tutaj? Część naukowców uważa, że drugie prawo termodynamiki stworzył szatan. Dlaczego? No bo mają ten obraz raju, a potem następuje zniszczenie, bałagan postępujący po wypędzeniu Adama. Ale myślę, że nie mają racji, ponieważ drugie prawo termodynamiki ma też, nie będę tłumaczył dokładnie, znaczenie w opisie takich zjawisk jak oddychanie, że powietrze wchodzi mi do płuc, jak rozpuszczanie cukru w herbacie czy kawie, jak parzenie kawy. Też tutaj drugie prawo termodynamiki działa, dlatego uważam, że przypisywanie drugiego prawa termodynamiki szatanowi jest niewłaściwe. Drugie prawo termodynamiki na co dzień. Przepraszam, drugi raz ten sam slajd. Wiedziałem, że tak jest, miałem go usunąć, ale zapomniałem. Jeżeli taka jest tendencja w materii do coraz większego nieładu, chyba że się włoży pracę, wtedy się przywróci ład. Ja ten sekretarzyk sprzątałem 4 godziny, zanim zrobiłem w nim łady. To czy w życiu duchowym też ma zastosowanie to drugie prawo termodynamiki? Najpierw, ponieważ tu każdy może mieć swoje odczucie, swoją definicję prawa duchowego, to żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Co to jest życie duchowe? Jest to, może najpierw, co to nie jest? Nie jest to medytacja jakaś zen, czy inne, których tu nie umiem powiedzieć, nie pamiętam. Jest to żywa, osobowa reakcja, osobowa relacja z Bogiem, z Boską Trójcą. Ostatecznym celem życia duchowego nie jest samozadowolenie, nigdy, tylko zjednoczenie z Trójcą Świętą, do którego dochodzimy zawsze stopniowo, czasem bardzo stopniowo, prowadzi to do przemiany naszej, i do aktywnej, i zawsze nie z naszej chęci, nie z naszej mniej lub bardziej większej woli, bo ja chcę prowadzić życie duchowe, nie. Przy aktywnej współpracy z Bożymi darami. A więc życie duchowe nie wypływa z nas. To nie my przychodzimy do Boga, nigdy. To zawsze Bóg przychodzi do nas, nawet jak się nam wydaje, że to my idziemy do Niego. Cechy życia duchowego. Jeszcze dalej z tą definicją życia duchowego. No oczywiście musi być chrzest, od tego się wszystko zaczyna. Druga cecha, darmowość. To nie my jesteśmy godni tego. To nie my musimy wykonać pewną pracę, żeby zyskać życie duchowe. Nie, ono zostaje nam dane darmowo. Musi być zawsze chrystocentryczne, nie ojcopiocentryczne, nie
wymienić każdego innego świętego centryczne, musi być chrystocentryczne, bo tylko w Chrystusie mamy zbawienie. No, inaczej nie można powiedzieć. Źródłem energii do życia duchowego musi być Eucharystia. Źródłem. Mówi się źródłem i celem. Musimy przyjąć miłość Bożą i mieć ufność, że jesteśmy prowadzeni przez Boga. Jednym z takich ćwiczeń duchowych w życiu duchowym, ja używam ćwiczenia duchowe, tak określa święty Ignacy, to wszystko, co się dzieje w naszym życiu duchowym, czyli Eucharystia, rachunek sumienia, modlitwa, praktyki inne. Modlitwa. Nawet najgorętsza modlitwa, jeżeli jest pozostawiona sama sobie, to w końcu zanika albo staje się modlitwą do mnie, do samego siebie. Modlitwa musi być oparta o, ja to nazywam, energię z zewnątrz, którą jest na przykład adoracja modlitwy do Ducha Świętego, Eucharystia i uwaga, i Słowo Boże. Słowo Boże ma ogromną moc. Dojdziemy do tego. Bałagan w naszych ćwiczeniach duchowych z czasem wzrasta. Choćby rozproszenia, czy wiele innych spraw, czy się nie chce. Zawsze. Czemu? Bo mówi tak drugie prawo termodynamiki, które również się stosuje do życia duchowego. Chyba że podporządkujemy nasze życie duchowe, że porządkujemy nasze życie duchowe. Porządkujemy z Jezusem. Porządek w życiu duchowym nigdy nie robi się sam. Sam może jedynie wzrastać bałagan. Porządek można zrobić, wkładając tylko energię z zewnątrz. Skąd ta energia? No, przed chwilą mówiłem. Eucharystia, adoracja, inne ćwiczenia duchowe, jak rachunek sumienia. Pamiętajmy, że wszystko materialne powinno tu być, kiedyś się skończy, popsuje lub rozpadnie. Do życia bez śmierci potrzebujemy drzewa życia, który jest inaczej krzyżem, które to przewyższa działanie drugiej zasady termodynamiki. Zwróćmy uwagę na tą energię. Jezus idzie do Jaira, przełożonego synagogi. Znamy tą przypowieść wszyscy. Co się dzieje? W tłumie, który otacza jakaś tam kobieta, która od iluś tam lat miała krwotok. Co to znaczy miała krwotok? To znaczy, że coś w jej organizmie było nieuporządkowane. Obojętnie, co to było. Rak jest również nieuporządkowanym wzrostem komórek. Coś było nieuporządkowane w materii. Dotknęła się i została uzdrowiona z tej swojej dolegliwości. Ale Jezus od razu powiedział, że z niego wyszła energia. Energia, która poszła na naprawienie tego błędu w tkankach albo w narządach tejże kobiety. Słowo Boże ma ogromną moc. Jezus to powiedział bardzo wyraźnie, w ten sposób, że wszystko przeminie, materia przeminie, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. I to każdy ewangelista pisze. A teraz, proszę Państwa, wiedząc, jaką ma moc Słowo Boże,
nawet jeżeli nie mówi nic nowego. W końcu prawdopodobnie my te wszystkie słowa Boże znamy. I co z tego? Moc Jezusa pozwala nam uporządkować termin drugiego prawa termodynamiki. Uporządkować naszą wiedzę o słowach Pana Boga. Idą uczniowie do Emaus. Emaus to jest mała wioska, albo 11, albo 30 kilometrów od Jerozolimy, raczej 11. Idą z Jerozolimy do Emaus, tam prawdopodobnie mieszkali. Czemu idą? Zaraz dojdziemy do tego. Ale pamiętajmy o tym, że jest to opis określonej sytuacji, historycznej sytuacji w Ewangelii. Jeżeli traktujemy to jako tylko opis historyczny, to bierzmy się za krzyżaków, czy ogniem i mieczem. Większy z tego będzie pożytek niż czytania o Emaus. To jest Słowo Boże, które należy odczytywać tak, że jest skierowane indywidualnie do mnie. W tym momencie jest skierowane to Słowo Boże do Andrzeja J. w tym miejscu, w tym określonym czasie i w tej sytuacji tutaj. Dotyczy to wszystkich. W drodze do Emaus, to jest mój wstęp, widzimy jaką moc ma Słowo Boże. Kto tam uczestniczy? Dwóch uczniów. Kleofas i drugi uczeń. Kleofas, osoba żonata, ma troje dzieci, potem pokażę. Żonaty z Marią Kleofasową, która była siostrą Maryi. Będzie na następnym slajdzie. Jest to ta kobieta, która po pierwsze chodziła z Jezusem w dużej grupie kobiet. Co robiły? No to wszystko, co kobiety robią. Prała, szykowała jedzenie, szykowała spanie. Wiele rzeczy, które robią kobiety. I ona jako jedna z nielicznych została pod krzyżem. Jeden z grupy Kleofas, 72 uczniów. On nie był tym ścisłym apostołem, 12 apostołów, tylko był z tej grupy 72 uczniów, też związanych bardzo z Jezusem. Pochodził z Emaus, dlatego tam poszedł po śmierci Jezusa. Świadek wielu cudów Jezusa. I uwaga, najważniejsze, on przeszedł 3-letnią szkołę Jezusa. 3 lata chodził z Jezusem, widział cuda, rozmawiał rano i wieczorem. Wszystkie pisma były mu znane, bo przez 3 lata można się dużo nauczyć. Był osobą wykształconą. Kleofas. Łukasz, ten drugi uczeń Jezusa, który szedł z Kleofasem, prawdopodobnie to był Łukasz. Niektórzy uważają, że nie był Łukasz, ale dla nas to nie ma znaczenia. Uważajmy, że to był święty Łukasz. Dlatego tutaj podałem pytajniki, nie wiadomo, ale wielu uważa, że to był Łukasz, dlatego uważajmy, że to był Łukasz. Też jeden z tych 72 uczniów, lekarz, człowiek bardzo wykształcony. Potem go widzimy, że apostołuje razem ze świętym Pawłem. Tyle o Łukaszu. Maria Kleofasowa, jako jedna z nielicznych uczniów i uczennic Jezusa, trwała przy Jezusie aż przy śmierci. Stała pod krzyżem matka Jego i siostra matki Jego, czyli Maria, żona Kleofasa. Kleofas musiał być ważny, skoro się tak określa jego żonę. No i cóż, patrzmy, jakie to było. Józef i Kleofas byli braćmi, tak samo jak Maryja i Maria Kleofasowa były siostrami. Maria Kleofasowa z Kleofasem miały trójkę dzieci, mieli trójkę dzieci. Jakuba, Józefa
i Judę Tadeusza, do którego się modlimy w sprawach prawie beznadziejnych. Natomiast Józef i Maryja mieli jedynie Jezusa. Ciekawe jest to połączenie, ale to nam pozwala tłumaczyć, że mówią do Jezusa: bracia twoi tam stoją przed domem. To tłumaczy, ile braci mogło stać i co to są za bracia przed domem. Droga do Emaus. Trzy etapy. Pierwsze, decyzja opuszczenia Jerozolimy. Po drugie, kilka godzin w drodze. I tu jeden, pierwszy etap przed spotkaniem Jezusa. Drugie, po spotkaniu Jezusa. Oczywiście oni nie wiedzieli, że to jest Jezus. I trzeci etap w domu w Emaus. Tam się odbywa pierwsza, albo jak niektórzy chcą, druga na świecie msza święta i powrót, powinienem tu dać powrót radosny do Jerozolimy. Te trzy etapy drogi do Emaus będą. Proszę szanownych państwa, teraz muszę się, bo chcę dokładnie tą drogę do Emaus pokazać. To jest bardzo ważne. W tym dniu dwaj z nich szli do wioski Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz ich oczy były jakby zasłonięte, tak że go nie poznali. On zaś zapytał ich: o czym to tak rozprawiacie idąc? Zatrzymali się zasmuceni. Zatrzymali się zasmuceni. A jeden z nich, który miał imię Kleofas, odpowiedział: ty jesteś chyba jedynym przybyszem w Jeruzalem, który nie wie o tym, co się stało w tych dniach. Zapytał ich: o czym? Oni zaś odpowiedzieli: o tym, co dotyczy Jezusa z Nazaretu, który był wielkim prorokiem w działaniu i w mowie przed Bogiem i całym ludem. O tym, jak arcykapłani i przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie ma wybawić Izraela. Dzisiaj upływa już trzeci dzień, jak się to wszystko stało. Także niektóre kobiety z naszego grona zdumiały nas. Kiedy rano były przy grobie, nie znalazły jego ciała. Przyszły i opowiadały, że miały widzenie aniołów, którzy mówili, że on żyje. Wtedy niektórzy z nas poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak opowiadały kobiety, ale jego nie zobaczyli. Tak, proszę państwa, zwróćmy uwagę tutaj na... Idą z Jerozolimy. Jerozolima jest tym symbolem, gdzie legły ich plany życiowe. Zostawili wszystko. Poszli, Kleofas razem z całą rodziną, poszli za Jezusem, zostawili domy. Spodziewali się zupełnie czegoś innego po Jezusie. Zwróćmy uwagę, 3 lata chodzili z Jezusem, Jezus im tłukł do głowy, po co przyszedł na świat, a oni tego dalej nie rozumieli. Wszystkie ich plany życiowe wzięły w łeb. Jezus został zamordowany, pochowany i koniec. I cóż dalej? Jeszcze kobiety jakieś robią nie wiadomo co, że on żyje, że go nie ma, że
że go nie ma w grobie, że jest pusty grób. To było za dużo dla tych dwóch uczniów. To było za dużo. Powiedzieli, mamy to wszystko gdzieś, idziemy do swoich domów. Idziemy do Emaus. 11 kilometrów, za 2 godziny dojdziemy do domu. Patrzmy na bałagan w ich umyśle. Rozprawiali po drodze. To jest tylko tak powiedziane, rozprawiali. Oni się kłócili. Oni szukali przyczyn, dlaczego się tak stało. Ogromny bałagan uczuciowy, ogromny bałagan emocjonalny, ogromny bałagan myślowy. Agresja. Oni się kłócili ze sobą. Frustracja. Stracili wszystko. Wierzyli w Jezusa niepotrzebnie. 3 lata straty życia. Opuszczają wspólnotę. To jest tak się mówi, opuszczają wspólnotę. Czy Maria Kleofasowa szła z nimi? Nie. To znaczy, że prawdopodobnie tam się już zaczynało małżeństwo rozpadać. Maria Kleofasowa prawdopodobnie siedziała z Maryją gdzieś. Opuszczają wspólnotę. Prawdopodobnie rozpada się małżeństwo. Bałagan uczuciowy, bałagan emocjonalny. I cóż się dzieje? Spotykają kogoś, nie wiedzą kogo, ale on im się po pierwsze daje wygadać. Oni przez to, że mówią, już sobie porządkują. Już sobie porządkują, już widać, że coraz mniej jest agresji, coraz mniej frustracji w ich. Na to on powiedział do nich, o bezmyślni i zbyt nieczułego serca. Myślę, że powiedział znacznie bardziej dosadnie, ale tu jest napisane, o bezmyślni i zbyt nieczułego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Przecież Mesjasz musiał wycierpieć, by wejść do swojej chwały. Następnie zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wyjaśnił im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Nie nauczył ich. On wyjaśnił im. On uporządkował to, co oni bardzo dobrze wiedzieli. Gdy przybliżyli się do wioski, do której zmierzali, on sprawiał wrażenie, że chce pójść dalej. Oni jednak nalegali. Pozostań z nami, bo dzień mija i nadchodzi już wieczór. Wszedł więc, by zostać z nimi. Wszedł więc, by zostać z nimi. Uczniowie nalegają, nieznany przybysz idzie. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziął chleb, pobłogosławił, połamał i podał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go. Lecz on stał się dla nich niewidzialny. I powiedzieli do siebie, czy serce nie biło nam mocniej, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał nam pisma. Powstali więc i o tej samej godzinie, uwaga, byli zmęczeni. I o tej samej godzinie wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zgromadzonych 11 i innych z nimi, którzy mówili, Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni natychmiast opowiadali, co wydarzyło się w drodze i jak go rozpoznali przy łamaniu chleba. Proszę Państwa, w Chrystus wkracza do tych sfrustrowanych, mających wszystko gdzieś, mówiąc kolokwialnie, porzucających 3 lata swojego życia i idących do siebie, do domu,
rozpocząć nowe życie. Ale Jezus staje na ich drodze, mogą się wygadać. Czują, że są akceptowani przez tego rozmówcę, aczkolwiek nie wiedzą, kto to jest. W ich myślach nie było obiektywizmu. Nie umieli sobie tego, co mówią prorocy i co Jezus ich uczył przez 3 lata, poskładać. Reakcja Jezusa jest ostra. Święty Łukasz nam pisze: o nierozumni. Myślę, że to było znacznie bardziej ostre słowo, ale widzimy, że u uczniów ustępuje agresja. Słuchają, co Jezus mówi. Następuje porządkowanie uczuć. Porządkowanie przez siłę słowa Jezusa. Druga zasada termodynamiki. I w końcu jest apogeum tej sytuacji. Uczniowie odzyskują nadzieję. Ich życie nabiera sensu. Kiedy? Przy Eucharystii. Gdy Jezus czyni te 4 gesty. Wziął, odmówił modlitwę, pobłogosławił i rozdał. Te 4 gesty Jezusa. Mimo zmęczenia, z uporządkowanymi myślami i zawsze takim stanom towarzyszy radość. Ktoś kiedyś powiedział, że jak się z mszy świętej wychodzi mniej radosny niż się wchodzi do kościoła, to źle. Wracają do Jerozolimy mimo zmęczenia. Odnajdują wspólnotę i cieszą się wszyscy razem. Ostatni slajd. Może jeszcze o Emaus. Proszę Państwa, nasze życie duchowe przebiega i górnolotnie, i w strapieniu, to się mówi ładnie. Pamiętajmy, będąc w okresach wielkiego pocieszenia, że to kiedyś minie i przyjdzie okres strapienia. I wtedy pamiętajmy o tym, co ja tu nazywam, zgodnie z 2 prawem termodynamiki, używam określeń materialnych, że trzeba energii, żeby powrócić do uporządkowania. W końcu nasze strapienia to jest w dużej mierze nieuporządkowanie uczuć. Każdy z nas ma swoje Emaus. Może tu należy sobie odpowiedzieć na wiele pytań. Jak podchodzimy do naszych zabałaganionych uczuć i emocji? Co czerpiemy ze słowa Jezusa, z mszy świętej? Czy wychodzimy z kościoła bardziej radośni, niż tam wchodzimy? Każdy z nas ma swoje Emaus. Ostatni slajd. Wszelkie ćwiczenia duchowe, modlitwa, rachunek sumienia, Eucharystia, adoracja, to są ćwiczenia duchowe, pozostawione samymi sobie, bez odniesienia do Słowa Bożego lub Jezusa, czyli bez dostarczenia energii z zewnątrz, używając tych materialnych określeń, z czasem rozpływają się i nikną. I tym stwierdzeniem kończę i dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Myślę, że się zmieściłem w jakimś czasie, bo ledwo. Bo wiem, że ksiądz, dziękuję, bo ksiądz ma jakieś zajęcia teraz.